Cześć, witajcie w pierwszym odcinku, w którym zaprezentuję Wam, jak zrobić zestaw na wędce teleskopowej, widrowy lub zwykły spławikowy. Tak będzie wyglądał gotowy. Tu mamy rurkę antysplątaniową, krętlik, przypon, no i haczyk. Najlepsza żyłka dla Was to będzie tak do 9 kg. 0,20 lub 0,30. Najpierw na szpulę. Oczywiście ja mam tutaj zapasową, ale wy będziecie to mieli od razu na kołowrotku. Trzeba nawinąć żyłkę. Jeżeli wam się uda, nawincie cały bęben żyłki na kołowrotek. A jeżeli nie, to po prostu odetnijcie ją w momencie, kiedy będzie maksymalnie nawinięta. Najpierw żyłkę musicie przełożyć pod kabłąkiem, tą częścią kołowrotka, bo inaczej nie dacie rady jej nawinąć na szpulę. Po przełożeniu jej pod kabłąkiem owijamy szpulę, po czym końcówkę żyłki. Dajemy pod żyłkę główną. Gdy wyjdzie nad, robimy takie kółeczko jakby. I wtedy końcówkę żyłki pakujemy tu w to kółko. Zaciskamy. I w ten sposób powstaje nam węzeł lasu. Zaciskam, jak widać. Teraz możemy spokojnie przyłożyć najpierw żyłkę przez książkę, zatrzasnąć i zacząć nawijać. Teraz zależy, jaki zestaw robicie. Fiderowy czy spławikowy? Zacznijmy od fiderowego. Co należy zrobić? Jeżeli to fider, to mamy do wyboru cztery opcje. Możemy użyć rurki antysplątaniowej, takiego podajnika do metod feeder i sprężyny. Jeszcze można użyć samego ciężarka. W przypadku rurki antysplątaniowej i sprężyny należy przewlec żyłkę przez otwór aż na drugą stronę. Żyłkę przewlekamy przez dziurkę, obojętnie którą. I wiążemy trilany. Gdy krętlik jest zawiązany, bierzemy przypon z haczykiem lub sam haczyk, ale to wtedy dłuższa bajka. Ja mam już z gotową pętelką. Wtedy haczyk przekładam tu. Przez pętelkę. Zaciskam i mam gotowy zestaw. Sam ciężarek to inna bajka. Trzeba mieć stopery i wtedy można działać. A ja stoperów nie mam, więc niestety nie pokażę, jak zrobić zestaw z ciężarkiem. Wracamy do zestawu spławikowego. Tutaj na żyłkę trzeba nawlec krętlik, agrafkę i na krętliku musi być zamontowana taka złota rurka, jakby. Pod
podobno do rurki antysplątaniowej, tylko że 1000 razy krótsze. Przewlekamy przez to żyłkę. Nie wiążemy nic. I właśnie za agrafkę przyczepimy spławik. No, na razie nie przyczepię, bo będzie tylko przeszkadzał. Tu zależy od naszego gustu. Czy zawiążemy od razu przypon, czy damy krętlik i dopiero do niego przypon. Do zobaczenia.